miasta, szczególnie w wielkich miastach, może to wywołać... A ja powierzam swego ducha w Twe ręce, Panie Jezu, bo One mnie wybawiły. Zagrażały życiu, zdrowiu ludzi, szczególnie przez osoby, które nie potrafią się do końca posługiwać. Jaka silna wiara, nie? Pod uwagę to bezpieczeństwo, które musi być w powietrzu zapewnione. Mieliśmy drona, który stał nad siedzibą... To wiesz, diabeł nie śpi, jeszcze nie wiadomo w jakiego pana, wiesz, ale szczerość się liczy. Kiedyś były te czasy pogan, to Bóg to w poprawki wierzy, no to ale wierzy. Oni też wierzą, ale też. Ale też taki, który nie będzie coś sztucznych, niepotrzebnych barier. Czy to ma być utworzenie tej nowej przestrzeni, o której mówią przedstawiciele Unii Europejskiej? Prawda, ogół. Tak naprawdę my w Polsce mamy... To będzie wyglądać. Tak. Natomiast w Europie, a dzisiaj też trochę rozmawiamy, że tylko w Polsce, to w ogóle Europie, tak naprawdę takich prób jeszcze nie ma. I my jesteśmy zupełnie na początku drogi, jeżeli chodzi o wprowadzenie regulacji, które z jednej strony zapewnią rozwój tej branży i pełne wykorzystanie możliwości, które się z tym wiążą, ale z drugiej strony bezpieczeństwo, to mamy zupełnie inne rodzaje ryzyka. Strasznie. Nikt się nie naigrawa, nie śmieje jak w przypadku Jezusa. Ale... ten, który jest na statku powietrznym, tak? On też diabelska sytuacja. Tak, pole. Może tu jakieś domy będą, wiesz. No wiesz, żeby wszyscy ludzie oglądali, żeby nie głosili heretyk dalej, nie? No wiesz, teraz jakby oglądali, to by przez komputer, przez internet. A tutaj ile tych ludzi tam? Konferencja jest tak naprawdę wołaniem o konieczność podjęcia twardych regulacji, które z jednej strony, które tak naprawdę muszą być regulacjami, których fundament będzie jednak dla całej Europy, a być może dla całego świata, bo tutaj tak naprawdę te zagrożenia i ryzyka są tragedia. Czy to w Polsce, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Chinach, czy w Indiach. Jeszcze żeby się nie ruszył, wiesz, tym łańcuchem. No. W Warszawie powstanie Centrum Edukacyjne Polskich Sprawiedliwych Sił Narodu Świata, a Mach Stary na placu Król przekupiony? Nie przekupiony, tylko zniewolony. Zniewolony, nic nie może powiedzieć. Chociażby za nim w te nogi wskoczył. Ale to gdzie to? By króla też spalili. No. Nie może zabraknąć miejsca na upamiętnieniu Polskich Sprawiedliwych Sił Narodu Świata. Sprawiedliwych Sił Narodu Świata to ludzie, którzy... Janie Hus. To jest Twoja ostatnia szansa, by wyrzec się wszystkich swoich błędów. No nie wyrzeknij się. Właśnie tutaj powstanie Centrum Edukacji o ich heroicznych czynach. Miejsce pamięci, które przetrwa lata i będzie służyć co najmniej dziś. Ostatnie szanse. Jeden z pomysłodawców przedsięwzięcia. Naszym pancerzem. Wzywam Boga na świadka, że wszystko, co napisałem i wygłosiłem, czyniłem, by uwolnić ludzi od grzechu. Oj. Tego nie mogę się wyprzeć. Pan mój szedł ścieżką prawdy i służby, choć ta zaprowadziła go na Kalwarię. Czy mogę więc, jako jego naśladowca, teraz się odwrócić? Świadczenie Bożej prawdy jest ważniejsze niż życie. Z radością więc przypieczętuję moją krwią wszystkie pisma i kazania prawdy, które wygłosiłem. W Twe ręce, Panie, polecam swego ducha. Tak jak Jezus na krzyżu, wiesz? W Twe ręce, Panie, daję mego ducha. Tylko Jezus ginął na krzyżu, a On spłonie na stosie. Także widzisz, Ewka, to na różnych rzeczach ludzie giną. I to już pali się? Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Dobrze, że teraz takich czasów nie ma. I tam skompromitowała się, całe te Czechy się skompromitowały przez to, wiesz. I ten król się podrapał, tylko bogobóstwa ugryzła. Już nie śpiewa. Jan Hus, śpiewając,
zmarł śmiercią męczeńską 6 lipca 1415 roku. No i tak widziałem wielką mierzonicę pijaną krwią świętych. Pijana krwią świętych, że była winna być świętych. Pokazali cię papieża, ale papież napadał do tego chudego. Wiesz to, że on jedyny abdykował, bo nie abdykuje się, mówili. Chodzi o papieża tego niemieckiego. Tak, tak, do śmierci, że się umiera na łożu, wiesz, na... Przetecznicy. Ciekawe, kto to robił ten film, jakie, czy to jakaś religia, czy to ktoś tak korzyści ma? No nie, puszczają na internet. No tak, ale kto, przez ksiądz Rydzyk mówi, że ten kto opłaca, no to ten ma korzyści. No wiesz, na pewno ktoś z Czech wydał ten film, ale, bo to jest, wiesz, historia czeska. To jest tak, diabeł zrobił, że to wszędzie błyszczy, że właściwie to ty nie masz kogo teraz oskarżyć. A niewiasta była ubrana w purpurę. Tak. Oni specjalnie zmieniają kolory, wiesz. Mordów swojego nie żądał. Tak brudy, żeby pokazane w bieli, żebyś nie miała kogo skarżyć. Tak diabeł zrobił. Obrócił, wiesz, po żydowsku odwrotnie. O. Babylon the Great, czyli Babylon Wielki. No. Matka przeteczeń, obrzydliwości ziemi. Piękna muzyka i piękne słowa. I papież Jan Paweł II, kogo tu nie ma. I ten Benedykto. Ale papież masz też polot na duży nosu. No tutaj już ty to nic nie powiesz, Janek Witek już go tak opisał. Książkę nawet była wydana, książka Janka Witka. Że nawet dostarczał gasami do obozów zagłady jeszcze wcześniej, żeby dorobić. No, Janek Witek tu całą książkę napisał. I co, wydał tą książkę? Nie, nie tam coś. On umarł. Jeszcze miałam tę książkę, ale już tam nie będę do tego wracać. Pat, o tobie powiem tajemnicę tej niewiasty i bestii. A ta bestia to wszyscy królowie, którą ujeżdżała religia, rozumiesz? Bo polityka była zawsze pod wpływem królów. Zobacz, król siedział i co mógł zrobić? Się przestraszył. Niewiasta. I wielokrotnie to powtarzają te same wersety z Apokalipsy, 17-18 rok. Bardzo dobre osądzenie przetecznicy. I to jest przed nami. Religia będzie zniszczona. Jak tak pokazują to, wiesz, w internecie, że już nikt nic nie doda, nie ujmie. No. Tak więc sam zaplanował zniszczenie. Ta muzyka jest z 13 apostołą, wiesz? Mhm. Też jest taka właśnie. Mhm. O, tutaj bardzo wyraźnie. Jak się powiększa, wiesz, to się rozmydla. Tamte żółte było bardzo ładnie. Babilon Wielki tak szybko jak kamień w wodę wpada. Wiadomo, że to jest nawet 1 milionowa część sekundy. Tak szybko w stosunku do wieku, jak on był, ten Babilon, ta religia. To były nawet nie 2000 lat, to religia to była. Wiesz. Taka dewotka, jakbyś to pokazywała na ulicy, to by ci, wiesz, normalnie. Nie to tylko 11 listopada, jak tam było kordony policji na Masąkowskiej skandalowej, a we prostu świętego Marcina to cedrówkami policji. Tylko że policji było tak dużo, że nikt się nie odważył. A ja mówię, Boże, oni mają te takie białe, przezroczyste, wiesz, żeby na twarz i z kamieniami tęcza płonęła, co tu wiesz, na tym
A ja tu się kręciłam z kamerą dookoła tego placu Zbawiciela. Rewelacja, miałam filmy rewelacyjne, słuchaj. Z kamerą weszłam do kościoła, tam z chorągią wbiegli nawet, wiesz. I patrz, to filmy te wszystkie jeden za drugim idzie. Mam tak włączone, żebyś mogła tu siedzieć. Daj mi długopis, ja napiszę sobie ten Jan Hus. Tak. Ale poczekaj. Pisz sobie na YouTube. No dobra, ty masz. Tu na albo tu. Teraz dostaniesz coś do pisania. Wzniesione przez niego budowle, jak wieża Babel, stoją się obiektami legalnymi. Jak to się pisze? Dobrze. Ust, tak, tak, tak. Ale ja ci napiszę, to wejdziesz na YouTube, bo... To ja na YouTube... Bo na Google, jak ja zaraz ci włączę Babilon Wielki, to jest co innego, będą zdjęcia. Napiszę ja, YouTube to było, no. YouTube, dobra. Babilon to był... Wielki. I wyszedł Hus, dobra. A teraz ja ci coś pokażę. Ja ci pokażę na Google, na przykład jak jest to, że u mnie tu się włącza cały handel żydowski. Czego nie lubię, wiesz, ale chciałem zrobić. O, Allegro mi się włącza, o to chodzi. I teraz tak. Babilon Wielki. Babilon Wielki. Nierządnica. O, patrz, kupisz za 35 zł Wielka Nierządnica z Babilonu, inne mityczne. Halloween, Wielka Nierządnica za 20 zł. Ale co, książkę? Tak. Bo to za... film. No, bo to jest na Allegro, więc wiesz. Film jest ciekawszy. Ale mi chodzi o to, żeby wejść na Google. Czyli papieże, heretycy, nawiedzenie i fejmy. Fatima, Franciszek, Jacynta, mocne słowa. O, i teraz tak, jesteśmy na Google. Chodzi o to, żeby na Google wypisać Babilon Wielki. Będą zdjęcia. Babilon. Źle. Dobrze. Wielki. I słuchaj, tu będzie tak dużo tego, żebyś nigdy nie obejrzała w ciągu dnia. I teraz tak. Wszystko. Babilon Wielki. Wszystko. Inaczej wiesz, na dużym komputerze, że inaczej. Grafika. To niech będzie grafika. O, patrz. Tutaj jest ta nierządnica, Babilon Wielki. Tylko na Google, zobacz. Zobacz, ile tego jest, zobacz. O, patrz, widzisz tego filmu? Ten król z tego filmu, to byś nawet w to weszła, to by ci to wykazało. Gdzie masz tą kartkę? Ja ci dopiszę. Poczekaj, tu mam, tu. Nie. A, tu ja ją położę, masz. A teraz tutaj te zdjęcia. 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 Na Google to jest, Google. Google, samo na YouTube. Teraz tak, to samo. To patrz, na Google co innego, a na YouTube co innego. Babilon Wielki. Wielki. O, proszę, do wzięcia. I teraz zobacz, będę jechać. Zobacz, o. Troszeczkę wieża Babel, różne rzeczy, Babilon Wielki, religie, które to są też te religie, że to nie tylko jest religia katolicka, za to Watykan, prawda? Ale zaraz zobacz, o, perskie, zobacz. Patrz, widzisz, Medo-Persja, patrz, Babilon, ze starożytności. I teraz zobaczysz flirty. O jakie flirty tu chodzi? Zobacz, religia z polityką. To jest tak oczywiście artystycznie, symbolicznie pokazane. Religia z polityką zawsze się całowały. A teraz co się robi? Zaczyna i teraz jak ten Babilon zginie, to ta nierządnica będzie odrzucona i wpadnie jak kamień do wody, to co mówi Apokalipsa.
Zobacz, ile tego jest. Jakie to piękne są. Zobacz. Bestia, którą ujeżdża, ojedzie kobieta na tej bestii. I religia chciała, ten proboszcz, no to tak królowie postąpili i się tylko bali potem. To są cytaty z Apokalipsy, przykłady papieży, którzy królowie im ręce całowali. No i wzajemnie też musiało być różnie. Raczej król całował papieża, nie odwrotnie, wiesz. O, patrz, o, zobacz, o, ciało Chrystusa. Zobacz, Medo-Persja z Grecji, z różnych tych kultur, struktur, nawet nierządnica, która ujeżdża bestię. A bestia symbolizuje potęgi światowe, mocarstwa. Medo-Persja, Grecja, Rzym, mocarstwa angloamerykańskie, 7 potęg światowych było. I to w Apokalipsie jest powiedziane. 7 pagórków, na których rozsiadła się nierządnica. O, 5 był za czasów apostoła Jana, czyli to była Grecja wtedy. A tam było, wróć, tak jakby Polska była tam czerwona. Tu orzeł i coś, takie czerwona flaga, wyżej. Po tej stronie, tylko w drugą stronę. O, znajdziesz. To. Tu widzisz to. No. To czerwone? No. A to ja będę jechać tu z tej flanki. Tam jest orzeł i gwiazda. O, będzie jechała sama. Rywalizuje z Wenecją, jeśli chodzi o surowość wobec niezdyscyplinowanych i niewychowanych turystów. Straż Miejska ogłosiła tam 30-stronicowy katalog tego, co jest zakazane wraz z wysokością kar za łamanie tych zakazów. Marek Lenart. Jest, zrobił się nagle drogi. Patrz, ile to jest, widzisz? I ta nierządnica, wszędzie nierządnica na bestii. Z Apokalipsy masz więcej wyniku. No fajne wyniki. No. No, on nawet nie był taki bardzo długi. Ale wiesz, jedno jajko odniosłaś. Trochę się rozgrzałem, wiesz? No. Herbatę chcesz jeszcze? Nie, mam herbatę. A, nie masz herbatę. Nawet drugą pijesz, dobrze. Patrz. Putin, zobacz, królowie się dogadują i oni się dogadają tak, że powiedzą religii dziękujemy. I Arabowi, i ci, i palenie na stosie. No palenie na stosie to niby jeden człowiek, ale teraz jak ci rozstrzeliwują po hotelach, wiesz, że trzeba się chować, nieszczęście same. Wiesz, jak w centrum Warszawy jest taki, podobny do cerkwi, taka kopuła przy hotelu sowieckim. No. To jest po cerkiewna pozostałość. I był taki hotel, gdzie to było, że terroryści rozstrzeliwali tam, w pokoju. Tam cerkiew kiedyś była? Nie, ale to jest pozostałość. Może była, może tam ktoś się modli, może kto budował, a potem zrezygnował, bo czasem budują dla celu, a potem nie mają funduszy, wiesz, o jaką pozostałość chodzi. O. Zobacz, jakie to piękne jest. Jakie śliczne zdjęcia, zobacz. Piękne, o, jak się dogadują i sami między sobą i z królami ziemi. O, do Redygiera podobnie. Wieża Babel i Watykan, raczej Watykan. No, o. Widzisz, o, ci się podbija trochę też. O. Także ja ciebie do worka wsadzę i... No, patrz, zobacz, o. Medo-Persja, Grecja, Rzym, ze wszystkich struktur. Nawet na buwie są napisy też tam ogrody wiszące, świętej ladacznicy biegającej. Patrz. Czasem to nawet co mam. Trzeba przygotować się do dalszych negocjacji. Jest przesądzone, jakiś facet coś napisał książkę i się zdziwił. Patrz, Hitler i Mussolini i Pius XII, bo to jeszcze historia Piusa XII możesz szukać, który błogosławił Hitlera, Mussoliniego, to oni, o, patrz, JHWH, imię Boże, JHWH, JHWH, bo to się od końca czyta, H, to były same, proszę Ciebie, spółgłoski, a A i E, O, to były dodawane fonetycznie, to więc jak oni mówili, no to dodawali pomiędzy też, no mówimy Jehowa, mówimy Jakwe, ale zapisywane były tylko spółgłoski i my nie wiemy dokładnie jak, to musi być, jak Słowacki napisał, drżącą rękę w Kordianie położyłem przed tronem Jehowy,
To mnie to wiesz w szkole zatkało. Na tego kordiana patrzę, drżącą rękę przed tronem Jehowy. Mówię, o, to tylko ja wiem, że Jehowa to imię Boże. Dobrze, idziemy dalej. Nie przejmuj się, Ewka. Jeszcze dzisiaj cię nie spalę. Patrz, jw.org. Jeszcze ktoś... A, to są oni takie... Świadkowie, tak, tak. Co jeszcze... oni różne rzeczy tam produkują, te... Tak. Takie bransoletki, medaliki, różne rzeczy. Nie, nie, jw.org to są Świadkowie Jehowy. Ktoś tu, wiesz, się dobrze rozpędził, wiesz. O, Matka Boska, zobacz. Izyda, Horus i Set. Diana Efeska. Przecież była Izyda, Horus i Set. Diana Efeska, czyli Artemida Efeska, w Egipcie stała. Miała 16 woli w piersi. I to podkreślało mleko, macierzyństwo, dzieciątko. I to przechodziło z religii do religii i do katolików przyszło, a oni, ta Krystyna Pawłowicz wrzeszczy. Ja mówię, możesz się zastanowić, skąd się ci ta Matka Boska wzięła, taka mądra jesteś. Ma możliwości, ma, ale jej się nie chce. Że to wzięło się z tego, Izyda, Horus i Set, Artemida Efeska, święte boginie, kobiety były czczone. Też jakieś coś. Wiesz, jaki jest też fajny film? Pan żydowski. No. Królowa Saba. Saba jako jest, 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 jest film, jest. Jak jest. Dom tam do tego całego... Jest, jest, jest. Spotkała się no z tym, jak księgi. No. Jak facet do Mareczek. Mareczka, jak z Salamonem jak się spotkała. Tereska. Wszędzie nierządnica w jakiejś tam postaci. Wiesz, że Saba miała dziecko z Salamonem? No to wiesz, o patrz, Trump jest tu w to wmieszany nawet. Trump. Teraz zobaczymy, bo teraz mówią, że Trump, patrz, o. A nie, to myślałem, że to Putin, a to nie Putin, tylko ten bokser jakiś. Diablo, podatny. Jezus nie zbawia. Już teraz będą pisać różne, z różnych sekt i ugrupowań. Zobacz, nie kończy się, zobacz ile, tu byś miała atrakcji do napisania książki, możesz zdjęcie ściągnąć. O, macie lewe. Pod hasłem na Google Babilon Wielki, to się mówi, napisane. To się zabawisz, zobacz. Patrz, Google Maps Shows pokazuje The Third Temple, trzecią świątynię, zobacz. Google mapy Google pokazują trzecią świątynię, bo tutaj kopuła na skalę, gdzie była świątynia, to jest meczet zbudowany. Kopuła na skalę, proszę ciebie. To jest meczet tego. Tak, tam była, poczekaj, świątynia w ogóle Salomona. No, o to chodzi. Ale sobie wyobraź, tam się pod tą świątynią Żydzi się dokopywali, rozumiesz? Tak. I zaczęły być trzęsienia, rozumiesz? Tak. I po prostu oni to zgłosili do miasta, rozumiesz? No. I miasto im po prostu zabroniło, bo tamten meczet, co jest zbudowany, to mają muzułmanie, rozumiesz? Tak, ale on jakoś podzielony, zdaje się. No, ale muzułmanie, ale Żydzi podkopują się pod muzułmanów, rozumiesz? Tak. Ale pod ziemią bez zgody muzułmanów, bo oni chcą po prostu znaleźć skarb właśnie z Salomona. O, patrz, o, prześlij opinię, możesz pisać, ale mi się podobało, ale napiszemy super, zobacz, dołącz zrzut z ekranu. No co ja mam tu zrzut z ekranu? O, napiszemy. O, super, super, tak, że bardzo pouczające. Super, bardzo pouczające. Widzisz? Bardzo wiedza pouczające. Dla młodych Polaków, tylko muszą tak, chcieć korzystać. Tak, i teraz tu. Wyślij komentarz na tu, czy wysłać. O, tu. O, tu wyślę. O. No idź. Jako trwałego związku mężczyzn. O, poszło. Dobra, dziękujemy za komentarz. Mój koordynator pamiętam. Ale patrz, nie tego było. To nie ma nicy. Zobacz. Genializm. O, tu jakie fajne. O, to ładne. Zobacz. Co mnie naciśniesz, tajemnica Wenus. Zmieniający się, patrz. Jakie to piękne. Suwerenności w sprawach prawa rodzinnego. Chcemy, aby
Działania instytucji europejskich nie wymuszały na no, państwach narodowych zmiany definicji byle rodziny. Taki, no. Jezus jest Bogiem. Cześć. Jezus nie jest Bogiem, jest Synem Bożym. I takie, wiesz, same kłamstwa, że ten biedny mówi, jaki ten naród ciemny, a Macierewicz powiedział, ja tu się nie poddam. Ja tu wszystko wyjaśnię, wykażę, kto kogo zamordował. I ten samolot chyba tu jest, tak? A nie, to jest karetka. Poczekaj. O, patrz. Dajmy tutaj, poczekaj. Albo tu, o, jak ten forum biblijne, zobacz temat. Babilon Wielki, bo to jest... To możesz dyskutować, pisać, komentować, słuchaj, i będziesz znana. A bardzo ładnie ktoś to zrobił, słuchaj, bardzo ładnie, super pouczające, dydaktyczne i w ogóle. Patrz, ja z powrotem cofam, Babilon Wielki, ile tego jest? Jeśli w ogóle to nie kończy, bo możesz każdą ramkę wejść i mi się ci bo znowu poszerza. Nie dość, że tutaj masz. O, nierządnica, zobacz. Jaka piękna ta nierządnica. O, na przykład bardzo popularne też Świadkowie Jehowy, to jest wzięte z książki Świadków Jehowy na przykład. Patrz, nierządnica, siedzi jak królowa. Wdową nie byłam, żałoby nie zaznam. A wdową nie byłam, co by to znaczyło? Żałoby nie zaznam, że ona nie liczy się z jej swoją porażką, śmiercią, wiesz, o. O, widzisz, o, nierządnica. I ujeżdża królów ziemi, o, jest królem, coś napisane. Widzisz, każde możesz opisać, odwiedź stronę, pokaż obraz. Udostępnij, możesz se na Facebook udostępnić i napisać, ale bajka. No już poszło gdzieś. O, myśmy tu były, o, o, dobra, o, widzisz, o, i patrz, o, wyświetl więcej, zobacz, jeszcze, masz bajkę, że możesz jeszcze więcej wyświetlić, z tej nierządnicy, patrz, tego nie było, ta nierządnica w takim wydaniu, a widzisz, wdową nie byłam, Apokalipsa mówi, żałoby, nie zaznam, patrz, a to już taka wizja dni ostatnich, patrz, ONZ, w Ameryce, że wszystko jakby mówi o diabła, bo Jezus chciał Jezusowi tego, diabła chciał Jezusowi dać, pokłoń mi się, a dam ci te wszystkie królestwa, bo one moje są. A Jezus oczywiście nie złożył pokłonu, bo jeszcze czego brakowało. Oto są z historii Babilonia, Medopersja, Grecja, Rzym, wszystkie potęgi światowe, siedem pagórków. Kropka. To są Świadkowie Jehowy tutaj być, żeby ktoś może chciał wejść. O, tu patrz. To jest na strażnicach, patrz, Jehovah's Witnesses i na przykład możesz wejść w strażnicę, zobacz, widzisz, Jehovah's Witnesses, Świadkowie wyświetl więcej. No, wszystko masz w internecie, jest cała bajka, jw.org. I pieśni królewa, to strażnice, przebudźcie się. Masz, o, tylko że to po hiszpańsku, po włosku, możesz w jakimś też języku znaleźć. Ale go by też tłumaczą, nie? Też tłumaczą, oczywiście, że wszystko. jw.org, bo ja myślę, co to jest, tak wiesz, ciągle mnie to pasjonowało. A to przecież jakbyś 5 lat nie chodziła do zboru, to się wszystko zmienia, bo internet wszedł. Co to, no co to jest jw.org? Zobacz, to są książki wydawane u świadków, na stadionach też dla dzieci. Zobacz, o, mam tę książkę. Kiedyś to mi się w angielskim zbierało. Zobacz, o, literaturę rozwożą, bo tam świecie głoszą. No tutaj, o, masz, w języku na przykład, no, na przykład English, no to tu jest raczej język. A polskim nie ma? Gdzieś tu trzeba poszukać, tak, polski, no, o tu, o. Aha, poszła. Nie. Poczekaj, język polski. Gdzie jest polski? O, ruski. Ziemniaczki, takie świeżutkie, bardzo dobrej jakości. No co możemy, tak? Trzeba pomagać, bardzo ładna akcja. To akurat w tej akcji uczestniczę pierwszy raz. Afrykański. No dajmy ruski. Gdzieś tu jest polski.
Espanol English Deutsch. Gdzieś o tutaj strzałka powinna być, wiesz? Albo o tu, jakaś strzałka, to wtedy będziesz szukała. I to dalej takiego właśnie strzałka. Nie wiadomo, gdzie ta strzałka i pewnie z powrotem cofane się to English. Już alfabetycznie, wiesz? Nie, to gdzieś dojdziesz potem, wiesz, ja to lubię na dużych tych ekranach, a tutaj wiesz, odejdziesz. Najważniejsze, że jest, ale wiesz, o. Czekaj, zobacz, ile się ma ładowo. Marzynko, jesteś to tutaj. Damy to. 57 też się troszkę poładuje. Zobacz, jak to godzinę. O, dobrze, panienko, dobrze. O, dobra. No i teraz tak, o, Twitter, o, na Facebook można rzucić. Zobacz, no u tych świadków to byś miała tutaj cuda nie widy. Patrz, aplika. Dawidek dzwoni. Nie, ja włączam telefon. Tak? Nie tylko między artystami, aktorami, ale między artystami, malarzami. Nie wiem, u mnie w domu. Patrz, o. Obrazy. Jak w obraz casting. Patrz, o, patrz, o, Italia. Na Mozilla Firefox. O, Como Brazil Videos, Citizen Broadcasting. I, czyli wiadomości z całego świata. Na przykład. O, tu. Na co mi dzieje? Patronatem honorowym i akcją tę objęła pierwsza dama Agata Korzeń-Lorduda, która przekazała mu aukcję na szyjnik. No, ale licytacja była zaczęta. Błyskawiczny dostęp do bazy. Dobra, wracamy do tego Babilonu Wielkiego. Zapis. Ale biblioteka świadków jakaś niechowy masz. Książki chciałaś, proszę bardzo. Biblioteka. Na Google Play, na gdzie chcesz. Pokaż obraz, on widzi, no, no jakiś obraz zobaczymy, że ma trzeba. A, co Google? Przestań, proszę pana. Poczekaj, co tu jest? Filmy YouTube. O. Świadków nie mogę raz filmy. I to moje chyba. Moje filmy są. Ty ich rzucałeś? Tak, ale to jest kanał. Jaki to jest kanał? To jest kanał. Jeszcze jest prześlij. El Mercedes, dobrze, dziękujemy. A co to? Patrz, to ma. Byłaś u tych, tych. No dobra. I teraz można pokazać to wszystko, tak. Jak dawna moda łączy się z tą współczesną? Jakie kulinaria znajdziemy w powieściach, a jakie cuda w archiwum Polskiego Radia? Magazyn Kultura Nie Całkiem Osobista. No to nie, to nie będzie. Potem to będę wrzucać. W tej bibliotece dzisiaj, wiesz, tam inne komputery przenieśli pod okno, bo tam zalewała woda. No ale te nie działają. Ciągle coś tam jest. O, zobacz, o, na przykład, o, Dawid Kogut jest. Jest Dawid Kogut. Na przykład, zobacz. Jest kanał, na przykład, Dawid Kogut. Prawda? A kto to jest Dawid Kogut? No ten, kurtaty. On ma Dawid na imię? Tak. Tak. Ściemiasz. Nie ma on Krzysiek na imię? Nie. Jak nie? Tam coś Mareczek. Zobacz. Nie, nie Krzysiek. Jak Krzysiek? Czy Michał, jak on ma na imię? No Michałek, ale on się nazywa Dawidek Malutki w internecie. O, Melchiory były tutaj.
że sektor pozarządowy... O, zobacz, klątwa Bordziu. Mi się podoba i sobie daje tu haczyk. ...sektora pozarządowego jest gotowy od lat. Podstawowym zadaniem jest racjonalizowanie funkcjonowania sektora i danie szansy rozwoju sektora przez Ciebie, tak? No. Wszystko jest. Teraz tak. Warszawa, nie ma pan na wygraną. A wygrywa biały sok. Dobrze. Nie wiem, jak tu wpiszę ten, to będzie. Tylko to znowu będzie to Allegro. Nie chcę tego Allegro. A to. Nie chcę tego Allegro. Ja chcę, żeby było. Na Google, bo to jest. Prawie zaniknęły lokalne grupy kontrolne i właśnie media obywatelskie i warto było je wesprzeć. Wicepremier Piotr Gliński dodał, że funkcja kontrolna mediów lokalnych... To Allegro mi się, wiesz, żydowskie mądry. Tam nie mogę się tego pozbyć. Po raz trzeci jadący uczniowie wspierani przez służby mundurowe organizują akcję Paczka dla Bohatera. Zebrana żywność przed Bożym Narodzeniem trafi do byłych żołnierzy Armii Krajowej. Poza materialnym projekt ma też inny wymiar, uczy młodych patriotyzmu i odpowiedzialności. Dawni bohaterowie są dziś często samotni i schorowani. Żyją bardzo skromnie. Nierzadko brakuje im pieniędzy na czynsz czy na leki. Dlatego jak wyborek koordynatorka akcji, nie wolno o nich zapominać. Ja rozwoziłam osobiście paczki, poznałam wielu wspaniałych ludzi. I oni dziękowali nam przede wszystkim za tą paczkę również, ale za pamięć, bo dzisiaj bardzo wiele osób o nich po prostu zapomina. O, patrz, o, jest Dawid Kogut, tu o, widzisz YouTube, tu o, biorę kanał. A co on puszcza na YouTube? To raczej ja mu wpuszczam, jak on wpuszcza. Takie ładne to jest wszystko. Pawłowicz tu się wypowiada, zobacz, o. Też Krystyna Pawłowicz tu się wypowiada. O. Patrz, jakie ładne zdjęcie. Wszystko robi za niego. No. A po co podajesz ten numer konta, to? Żeby wpłacali, nie wiesz, na ten temat. Komu? Na wszystkim. Widzisz? I tutaj jest przekazanie drugie. Nie będziesz się kłaniał obrazowi rytemu i dziesiąta ani żadnej rzeczy, która jego jest. Po... No ale pierwsze przecież przekazanie jest... O, zobacz, o, wszystko widać, widzisz? O, widzisz? Usuwanie świętości. Usunęli drugie przekazanie. Widzisz to dopiero? To dopiero teraz to widać. Zobacz. To jest ten taki. O. A co on, jak puszcza te filmy, to pieniądze ma za to? Nie, ten... O, historia chrześcijaństwa, zobacz, Jezus, to jest bardzo ładne. Ale obejrzyj też Ewangelię tej Magdaleny z Jezusem. No, no słuchaj, to przecież nie kończy. Na drugim szlakie dwa pnie sięgające dalekiego wschodu. Mówimy o rozległej sieci komunikacji i handlu. Tą reklamę wywaliła, bo też minutę będzie jakieś... Zacznie wyświetlać reklamy Google. Patrz. Jeszcze mi się tak pieprzyło. Więc jest to okropne. O, patrz. Zacznij teraz. O, na przykład. Aha, bo tam... Zatrzymaj reklamę, to ci druga... O, patrz, to żydowskie wszystko. Handlują, tylko bazarem się zajmują. I patrz. Media mogła odegrać niebagatelną rolę w niesieniu chrześcijańskiego. Wiesz, jaki jest problem? Że bardzo dużo Polaków ma pochodzenie żydowskie, no, a potępia Żydów. Okazuje się, że tak. Jest to dziwnego.
Mamy dowody na to, że kobiety pełniły w miastach ważne funkcje w organizacjach wyznaniowo-handlowych. Zwykle były to kobiety o wysokiej pozycji. W tamtych czasach odgrywały one ważne społecznie role. W rzymskim społeczeństwie mężczyźni piastowali wysokie stanowiska publiczne, ale w domach rządziły kobiety. A było to niełatwe zadanie. Nie mówimy tu bowiem o dzisiejszej rodzinie, na którą składają się rodzice i dwójka dzieci. Tu mamy jeszcze dziadków, rodzeństwo z dziećmi, niewolników i różnego rodzaju domowych. Cała historia. Kobiety zyskały ważną pozycję w najwcześniejszym stadium rozwoju chrześcijaństwa, bo ludzie spotykali się w domach. Nie było wówczas żadnych świątyń. A że dom był domeną kobiet, to właśnie one odgrywały istotną rolę w owych pierwszych domowych kościołach. Domowe kościoły. Mamy więc ewangelistów jak Paweł, mamy szlaki handlowe, kobiety odgrywające ważną rolę i sieć kontaktów między domami. Chrześcijaństwo to ruch rozwijający się spokojnie, w niepozorny sposób. Możemy prześledzić ten rozwój. Nie znamy liczby chrześcijan w początkowym okresie, ale odległości obszary, na jakim rozlewa się nowa religia, robią wrażenie. Według najnowszych badań, już kilkadziesiąt lat po śmierci Jezusa, społeczności chrześcijan istnieją w Jerozolimie i Antiochii. Niespełna 100 lat później chrześcijaństwo dotarło do Grecji, do Azji Mniejszej, Egiptu i oczywiście w połowie III wieku jest już obecny na Bałkanach, w częściach dzisiejszej Francji, Hiszpanii, Brytanii, na północy Afryki i jeszcze dalej na wschód, na coraz większych obszarach Azji Mniejszej i Syrii. No i jak to świecie? A dziś, wiele wieków później, chrześcijanie stanowią połowę świata. I na tych krzesłach śpicie? Nie. Na podłodze? Fascynuje mnie to, że religia chrześcijańska mogła w ogóle nie przetrwać okresu rzymskiego. Ciągle przypominam samemu sobie o pewnej sprawie. Ja tu mam taką psikaczkę. Wcześniej wyznawcy Jezusa byli Żydami. To znaczy, że należeli do tego narodu. Wśród Boga, którego świątynia stała w Jerozolimie, obchodzi żydowskie święta. Takie jak malutkie, takie dziecko idzie. Widzimy się po kolejnym. Ja tu oglądam, wiesz, obserwuję. I one tak, druga, trzecia wampiry. A potem nie. Wszyscy Żydzi mieli w tym czasie poważny problem. Mam orientację. Rzymian. W 70 roku naszej ery, stłumiwszy żydowskie powstanie w Jerozolimie, Rzymianie zburzyli świątynię i jej najświętsze sanktuarium, znane jako No, chyba ten film oglądałem. To najgorsze, co mogli Żydom zrobić. Ja nie wiem, czy oglądałeś. Jak Żydzi nie zamierzali tego Rzymianom zakończyć. Jak, co to jest? Nie, mówię, że tego dużo jest, ale to dobrze, że oglądałeś. Że nie to, że oglądasz. Po prostu interesuje mnie ta historia, rozumiesz? W roku 70 Żydom zburzyli, nic nie było. Ani nawet obłoku na świątyni, żeby nie najwięcej. Już przed naszą erą nie było. A potem nawet tego nie było. A on jeszcze, wiesz, myślał, że Bóg jakiś tam istnieje. Rok naszej ery. Od ukrzyżowania Jezusa minęło 100 lat. Zniszczenia świątyni 60. W Judei wybuchło kolejne powstanie. Legenda głosi, że na jego czele stanął Szymon, syn gwiazdy, po hebrajsku Szymon bar Kochba. Tak, bar Kochba. Powstanie bar Kochby. O, to chyba przeglądam tę walkę. Ale jak to jest okropne. Okropne. Karetka pogotowia nie przyjechała. Nie. To tajemnicza postać. Musiałeś być zdecydowana, bo jak nie czuję go, to on kiedyś przebije ten. Właściwie, jak w przypadku Jezusa, musimy sprawdzić, czy istniała naprawdę. Ale jak to było? Tak leży mi dzisiaj pod krowami. To kluczowa postać powstania. I co dla mnie ważniejsze, konkurencyjny Mesjasz.
Na pewno było. Ale ja chcę sprawdzić, co wiemy o tym człowieku i dlaczego miał on tak wielkie znaczenie. Na pewno było. A na Filipinie jak leciał na krzyż Jezus, żeby Jezusa naśladować, może nie być Mesjaszem. Izrael, Izrael. Gdzieś może Izrael żydowski. Tak. Przybyłem do Muzeum Izraela, bo ciekawi mnie postać Bar Kochby. Profesor Boaz Zisu od 22 lat prowadzi wykopaliska w Izraelu. Dzięki pracy jego i innych archeologów. A u nas tam mówią kupa śmieci papierowych w tym muzeum. O. Zaskoczyło mnie to, że bili własne monety. Pieniądze nowego, niezależnego państwa. Zbierali monety rzymskie, usuwali miejscowe oznaczenia i wybijali na nich własne hasła i symbole. Bardzo nacjonalistyczne. To nie mogło się podobać imperium. Uszkodzenie rzymskiej monety to świadomy akt oporu. Tak, dlatego dostali błędy. W roku 70 naszej ery. Jaki związek mają te pieniądze z postacią Szymona Bar Kochby? A matki dzieci swoje jadły, nie? Odmieniali rok. Okrążali Jeruzalem, nie było wody, jedzenia. A ten tytuł ma konotacje mesjanistyczne. Oto dowód, że Szymon miał być Mesjaszem. Gwiazda nad świątynią w Jerozolimie wiąże go z przydomkiem Syn Gwiazdy. Według żydowskich pism tak miało brzmieć imię wybrańca. Wszystko to wskazuje, że Bar Kochba widział siebie jako Zbawiciela i prawdziwe zagrożenie dla Imperium Rzymskiego. Jako Mesjasz bardzo różnił się od Jezusa. Chciał władzy, zarówno politycznej, jak i gospodarczej. Monety Bar Kochby wskazują, że zamierzał on zamienić rządy rzymskie na żydowskie. Chciał odbić Rzymianom Jerozolimę, odbudować świątynię, wyrzucić Rzymian z Judei, ustanowić nowe państwo. Ambitny, no ale... Ale nie dał rady, bo, nie dał rady, za bo rzymskie wojska były bardzo dobrze zorganizowane w tamtych czasach. I cierpliwe. Rok okrążały, wiesz, Jeruzalem. Że po prostu nie mieli jedzenia. Najlepiej wyszkolony był w tamtych czasach rzymskie wojska. Żydzi byli bardzo chytrzy, byli podjazdową wojnę, ale... To za długo trwało. Chcę mi pokazać coś, co dotyczy tego Mesjasza. Dowód, który zaprowadzi nas z powrotem do chrześcijan. Przez nauki obrazów iści. Wiesław Osman będzie prowadził. W Dolinie Wadi Murabat znajdują się jaskinie, w których kryli. Nie wiem, czy będę miała czas, wiesz? Aha, rozumiem. W 1952 roku w jednej z nich archeolodzy dokonali kilku niezwykłych odkryć. No, tam ona też leży. Pochowany. Słyszałem, że niełatwo się tu dostać. I rzeczywiście trudny jest zwłaszcza ostatni odcinek. Łatwo zrozumieć, czemu te groty tak świetnie nadawały się na kryjówkę. Ten kabel, że ty jeszcze co telefon podłożyć. Daj ten kabel. Poczekaj, ja co tutaj? A gdzie ten telefon? Wzięłaś? Tak, poczekaj, zapomniałam, schowałam go do kieszeni. My patrzyłam na autobusy, wiesz? To ważna postać powstania przeciwko. 23.14. To właśnie tu odkrytał dowód na to, że istniał naprawdę. Pierwsze dowody na to, że był postacią historyczną. Ze znalezionych listów wynika, że nazywał się Szymon ben Kosiba, nie Kompa. Widać to o tym. Dobrze rozumiem, mamy tu list pisany jego ręką. Znaleziono go w tej jaskini. Właśnie tu. Nie ma. Patrzę, zastanawiam się, czy w torbę. Plecami.
A co, nie było? Słowa z listów wyczytać można, co Szymon mógł czuć do chrześcijan. I facet, to trudne słowo, ma kilka znaczeń. No, dziś wyszło już z użycia. Jakie są te znaczenia? Mamy dwa. Jedno to mobilizować, drugie zniszczyć. Czyli możliwe, że Barcola każe kogoś zniszczyć? Kogo? Galileim, czyli Galilejczyków. A kim oni są? Jedna z możliwych odpowiedi? Chrześcijanami. Czyli konkurował. Z Galilei pochodził Jezus i jego wyznawca. Masz siatkę? No. Jeśli dobrze rozumiemy słowo i fascyn, to trzymałabym, bo jest ciężko. Barcola prześladował chrześcijan. Nie, tak nie, bo tak będziesz miał rozmięcie ręce. Za to właśnie kocham archeologię. To niesamowite, że człowiek, który twierdził, że jest żydowskim mesjaszem, zaatakował chrześcijan Żydów. Ale słyszałem, że napięcia między Żydami a Żydami wierzącymi w Chrystusa trwały co najmniej od połowy pierwszego wieku. Po prostu Żydzi chcieli wszystkim rządzić. Sobór Jerozolimski opisany w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich oraz działania Pawła świadczą o wielkiej zmianie, jeśli chodzi o tożsamość tej nowej grupy. Gdy pierwsi uczniowie Jezusa spotkali się z wędrownym ewangelistą Pawłem, stało się jasne, że głosi on inną nowinę niż Piotr i pozostali apostołowie. Zwołano pierwszą chrześcijańską naradę, która miała rozwiązać sporne kwestie. Decyzje, które na niej zapadły, miały ogromne znaczenie dla relacji chrześcijańskich. No nic, patrzysz na tej kartki, co napisałeś już i... Czy nie schowałam jej gdzieś? Kontrowersje budził fakt, że Paweł nawracał na chrześcijaństwo gojów. Ludzi, którzy nie byli Żydami. Bo jak nie ma... Twierdził, że nie muszą oni przychodzić na judaizm, żeby wyznawać wiarę w Jezusa. A to naprawdę duża różnica, zwłaszcza dla mężczyzn. Paweł uważał, że goje nie muszą, wręcz nie powinny przechodzić obrzezanie. Bo nie ma. Na dorosłego mężczyzny to poważny zabieg. Nie, jeszcze nie idę, tylko patrzę, żeby później nie zapomnieć. I w dawnych czasach niebezpieczne. No to sprawdź tą kartkę. Apostołowie, a zwłaszcza przewodzący im Piotr, także prowadzili organizację. Oj, ale byli zwolennikami tradycji w większym stopniu niż Paweł. No, ale leciutki telefon ci się już prawie naładowało. Ale jest o to, że proponuje uproszczoną wersję judaizmu. Uważali, że chce zdobyć wielu wyznawców i ułatwia im decyzję o przejściu na chrześcijaństwo, mówiąc, że nie muszą zachowywać żydowskich praw. Znacznie łatwiej było zostać chrześcijaninem niż Żydem. Poglądy Pawła zwyciężyły. Końcowe decyzje Soboru miały ogromne znaczenie. Goje, czyli nie Żydzi, mogli przystępować do ruchu wyznawców Jezusa, a to oznaczało, że jego członkami mogli zostawać także Rzymianie. Dawidek? Dawida, ja u ciebie. Dla chrześcijan to niezwykle ważna decyzja. Zaczęli odcinać się od judaizmu. Tego filmu już nie zapisuj. Nie przyłączyli się nie ma do powstania Barcola. Nie ma. I uznali też Szymona za Mesjasza. Eka. Dobra, to się znajdzie. Nie, na pewno masz. Szymon Bar Kochba miał poparcie większości Żydów. Szukał władzy politycznej i gospodarczej i rzucił wyzwanie Rzymowi. Jezus wyraźnie oddzielał religię od spraw państwa. Według Biblii powiedział: oddajcie więc cesarzowi to, co jest cesarskie, a Bogu to, co boskie. Wyznawcy Jezusa tworzyli niewielki, działający u podstaw ruch. Jeśli weźmiemy to wszystko pod uwagę, zdumiewa fakt, że o Szymonie nie mówi się tyle, co o Jezusie. Powód? Rzecz jasna, Rzymian. Tak.
Aż trudno uwierzyć, ale żydowscy buntownicy przez 3 lata stawiali opór imperium. W końcu Cezar wysłał do walki swe najlepsze legiony i dowódców. Mniej więcej 1/3 całej rzymskiej armii. Ostatecznie. 1/3 rzymskiej armii wysłał. Klęska Żydów była nieunikniona. Klęska Żydów. Według jednego z rzymskich historyków zginęło ich ponad 500 000. Dla Szymona nie oznaczało to nic dobrego. Kacalecieś już pewnie, bo ten Dawidek wiesz. To będzie zły, że ty tu przesiadujesz. Zginął walcząc z Rzymianami z twierdzy Betar w 135 roku, skończyło się jego życie. Co masz siedzieć w domu się nudzi? W pamięci wiesz. Nikogo już nie obchodzi. Żydzi przestali wierzyć, że był Mesjaszem. Zaczęli go nazywać nie synem gwiazdy, a kłamcą. Tą szklankę bierzesz też, tak? Nie, no po co? Nie żartuję. Pokonawszy go, Rzymianie ruszyli na miasto. W razie czego to ja po prostu... Dobra. Nie, tam masz. Zdjęłaś. Jerozolima ucierpiała po raz kolejny. Rzymianie zrównali ją z ziemią i ustanowili na jej miejscu kolumnę, którą nazwali Elia Capitolina. Na gruzach dawno zburzonej świątyni stworzyli miejsce pogańskiego kultu. Dla Żydów była to ostateczna zniewaga. Myślę, że klęska Szymona mogła pogłębić podziały między Żydami a chrześcijanami. Nie wiemy, co chrześcijanie sądzili o Barkowie, ale jego klęska utwierdziła ich zapewne w przekonaniu, że judaizm jest skazany na porażkę. Także, proszę Państwa, miałyśmy wizytę naszej wielkiej Ewki, krowy, która po prostu się tu rozsiadła na tych fotelach. No, na szczęście może nie waży tyle, co ta Jadwiga Grabowska z Grecji, czy co? No, ale po prostu się rozsiadła i bekała, tak, po prostu jako ta krowa. Proszę Państwa, z Gdańska pochodzi, jest pół ewangeliczką, pół katoliczką i teraz już ona w nic nie wierzy, bo to ją tylko te tematy interesują żydowskie, że Żydzi już pokonani przez Rzymian nie mieli szans. Żadnych. Około 60 lat przed powstaniem Szymona owa niewielka sekta była jednak dość widoczna, by zainteresował się nią sam Cezar. O jakiejś sekcie tu zaczynają gadać, że to nawet Cezar się zainteresował, że oni monetę swoją bili, że była wielka. A co Państwo myślicie, że co, nie miało być odszczepieństw, odłamów różnych? Wiadomo, że zawsze tak było. Nawet i przed Jezusem i po Jezusie chodziło wielu różnych fałszywych Jezusów, no ale skoro na Jezusie prawdziwym 312 co najmniej proroctw się sprawdziło, to znaczy wiadomo, że to był ten. Oni dokładnie wiedzieli, Żydzi dokładnie wiedzieli, kogo zamordowali, kogo słuchać nie chcieli, kogo wydrwili, kogo wykpili, z którym razem szli na śmierć jego szafot. No, tutaj tylko z tym Janem Husem tak jakoś dziwnie było, że na polu, że małe te tłumy były, ale świadków było sporo. Spora część Rzymu została zrównana z ziemią. Pokazuje, że religia z polityką szła para, rączka w rączkę, że nawet tutaj król też nie mógł już obronić Jana Husa i ta nierządnica, jako ta przedstawicielka religii wszelkich na świecie fałszywych. No tutaj ta Ewka, ona dużo nie rozumie, bo ona chciałaby tutaj udać, wiesz, jest ewangeliczką, prawosławnych nie ma, prawosławnej nie uda, Jehówek nie ma, Jehówki nie uda. Mormonów nie ma, mormonki nie udało i tak na własną rękę sobie ludzie oglądają teraz internet, tego typu filmy, bo się dobrze czują, że ktoś opiekuje się, że można kasetę wygrać, coś za darmo mieć i tak szatan, diabeł ich po prostu na paluszki swoje pookręcał, bo oni, ci ludzie są leniwi, nic nie robią,
Nic nie robią ci ludzie, tylko oglądają filmy. To samo, co i niektórzy w pornografię wpadną, niektórzy w papierosy, w nałogi, w alkoholizm. Szatan, diabeł tak pookręca. I to są też wszystko słudzy jego, słudzy szatana, diabła. Adele, diabła. Także tę Adele, szatana, diabła, pożegnałam tę Ewkę grubą taką, strasznie opasłą. No, niech sobie pojeździ, to schudnie trochę, powiedziałam, z plecaczkiem. Mohero.